tylko na Solidarności i opozycjonista podczas spotkania opowiadał o przypadającej w tym roku 32. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. To jest taka bardzo ważna rocznica dla wszystkich, którzy wtedy tworzyli Solidarność. Pamiętajmy o tym, że ponad 10 tysięcy osób przeszło przez tak lub inną formę uwięzienia. Jednocześnie to jest fundament założycielski polskiej demokracji. Demokracja wygrała, Solidarność wygrała, więc jest to nie tylko pamięć o tamtych smutnych wydarzeniach tragicznych w tamtym czasie, ale także pamięć o tym, że Polska sama wywalczyła demokrację, pokazała dla całej Europy tę drogę do wolności, wolnego państwa i demokracji politycznej. To był bunt mojego pokolenia. Myśmy się wtedy zbuntowali. No nie można było żyć w tej Polsce przed 80. rokiem, przed Solidarnością. Cenzura, brak demokracji, problemy gospodarcze. Moje pokolenie zbuntowało się przeciwko temu i to było najważniejsze. To było dla mnie jasne 13 grudnia, że tego nie można zniszczyć. Nie można zniszczyć pragnienia wolności, pragnienia demokracji. To było ważniejsze niż strach. Trzeba pamiętać o tym, że szczególnie u nas na Dolnym Śląsku ta rewolta społeczna była szczególnie głęboka, szczególnie twarda. Społeczeństwo z całego świata, z różnych stron, społeczeństwo nowe, właściwie organizowanie tego oporu na Dolnym Śląsku tworzyło nową tożsamość dolnośląską, która dzisiaj jest dla nas tak ważna, razem nas cementuje w tej dzisiejszej sytuacji polskiej i europejskiej. Dzisiaj także decyduje o dynamice naszego regionu, dynamice kulturalnej, gospodarczej i politycznej. Z roku na rok pamięć o tamtych czasach znika. W kamiennogórskim miejscu internowania, byłym obozie Gross-Rosen, najpierw zniknął obelisk, pod którym co roku składano kwiaty, potem pamiątkowa tablica z nazwiskami internowanych umieszczona na jednym z budynków. Tym bardziej spotkania z żyjącymi jeszcze działaczami Solidarności są żywą lekcją historii.